Kiedy mogę powiedzieć nie, a myślę tak, albo tak, a myślę nie, i to jeszcze tak powiedzieć, tak, żeby inni wiedzieli, że ja myślę nie, no, rzecz ciasta to można piętrować jeszcze i zachowywać się tak ironicznie, chociaż to już jest rzadki przypadek, że mówimy dokładnie to, o co chodzi, ale tak, żeby inni pomyśleli, że chodzi o co innego niż. I tak dalej, i tak dalej. Te zachowania są manipulacyjne w niewiele większym sensie niż samo manipulacje, czyli takie używanie chociażby języka po to, żeby samemu siebie jakoś do czegoś nastawić i też intencjonalnie. Na pewno używanie ironii jest bardziej niż inne zachowania językowe intencjonalne. Zakłada tutaj kilka warstw posługiwania się językiem. eufire.pl.